spotkać się, by wspólnie śpiewać Bogu i ludziom. Za wszelkie dobrodziejstwa, jakich doświadczamy. Świętując z nami jubileusz pięciolecia chóru Novum pod dyrekcją docent Aliny Pietrzak. 5 lat to może niedużo, jeśli spojrzymy na to pięcioletnie dziecię, to i tak stwierdzimy, że jest nam wyraz wyrośnięte. I dobrze, jak się wydaje, śpiewa. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy, że Państwo zechcieli to niezbyt pogodne popołudnie, czy raczej wieczór, spędzić razem z nami. To przemiłe święto jubileuszu z nami dzieląc. Drodzy Państwo, witamy wszystkich Państwa, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Ale chcielibyśmy powitać imiennie kilka osób, a są nimi pan Kornel Malcherek, który jest, jak wiemy,
burmistrzem miasta i gminy Rydzyna. Witam pana Romana Skibę, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jana Dziedziczaka reprezentuje dzisiaj Teresa Walkiewicz. Witam serdecznie pana Wiesława Szczepańskiego, posła na Sejm. Jest z nami również radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pani Ewa Panowicz. Pana starostę Jarosława Wawrzyniaka reprezentuje pani sekretarz Katarzyna Kamińska. Witamy Zbigniewa Szukalskiego, dyrektora zamku w Rydzynie. Marzelenę Szymańską Pietrza, panią dyrektor. Konrada Lapiora, księdza proboszcza z parafii w Długim Stanie. No proszę, jak się wszyscy rozglądają. Marcina Budzińskiego, księdza wikariusza parafii w Rydzynie. Wszyscy chyba są, prawda? Drodzy Państwo, cała historia chóru zaczęła się w roku 2017, kiedy to w październiku miłośnicy śpiewu choralnego zaczęli się spotykać na próbach w tutejszym ośrodku kultury. Przyjęli nazwę nową, ponieważ mieli nowe postanowienia, nowe plany. Chcieli robić coś nowego. Dyrygentką chóru jest docent Alina Pietrzak. Gdyby nie pani Alina, gdyby nie wzięła miłośników śpiewu pod swoje skrzydła, pod swój patronat i nie otoczyła ich jak matka opieką troskliwą, a czasami wymagająca matka, nie bylibyśmy dzisiaj tutaj, drodzy Państwo. Także już wiemy, z jakiego powodu chór przyjął taką nazwę. Chciałam powiedzieć, że ich repertuar jest dość obszerny, ponieważ śpiewają utwory od renesansu aż po czasy współczesne. I też są utwory z muzyki ludowej i rozrywkowej. Debiut mieli w roku 2018 w styczniu, kiedy to był koncert Komet. To był pierwszy występ w tutejszym kościele chóru, prawda? Potem w marcu, kiedy były uroczystości pasyjne, chór wystąpił również z takim specjalnym programem, który przygotował wtedy do kościoła i mają częste koncerty w kościołach. Ja osobiście byłam w kościele świętego Antoniego i byłam zachwycona, kiedy chór był w Lesznie, ale tutaj też często przyjeżdżam i z tego co wiem, to chór uwielbia tutejszą publiczność właśnie. Kochają występować w zamku, bo tutaj mają swoją wielką publiczność. Zapomniałabym jeszcze dodać, że wystąpił także w czasie pierwszej edycji Święta Zamku w Rydzynie. I myślę, że już nic nie pominęłam.
Chór, mimo że pięcioletni, ma już na swoim koncie znaczące sukcesy. Wśród nich powiedzmy może, że 13 października 2018 roku zdobył nagrodę Grand Prix podczas 8. Ogólnopolskiego Festiwalu Silesia Cantat w Głogowie. Wyróżniony został także za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego folklorem. Sukces cieszy tym bardziej, że chór wystąpił, czy zmagał się z chórami, które mają bardzo długą tradycję. To były chóry uniwersyteckie także. Był to także pierwszy występ konkursowy chóru i uwieńczony takim właśnie sukcesem. W kwietniu 2019 roku chór brał udział w szczecińskim międzynarodowym konkursie muzyki pasyjnej, gdzie wywalczył sobie brązowe pasmo w kategorii chórów mieszanych, a 16 listopada tegoż roku chór wziął udział w 22. łódzkim festiwalu choralnym Cantio Losiensis, zdobywając srebrne pasmo konkursu. W październiku minionego roku chór obchodził swoje pięciolecie, a tak naprawdę obchodzi to święto dzisiaj. Chór w okresie pandemii nie zasypiał gruszek w popiele, jak to się mówi. Wszedł w obecność internetową i od tego czasu stale tam również alternatywnie przebywa, dzieląc się z Państwem swoimi działaniami, swoimi sukcesami, a także koncertami, które są możliwe do odtworzenia w internecie. Chór, dodam, zawsze liczył na Państwa i nigdy się do tej pory nie zawiódł. O Gloriosa Domina to będzie pierwszy utwór, który chór zaśpiewa w części sakralnej.
Thank you.
Państwo, kolejna część koncertu jest zaczerpnięta z repertuaru operowego. I na początek wybrzmi Barcarola. A następnie uwertura z opery Cyrulik Sewilski, Giacchino Rossiniego. Z kolei dwa kolejne utwory są rodzajem artystycznego eksperymentu, bowiem usłyszymy Koty, wspomnianego już Giacchino Rossiniego, utwór, którego warstwę tekstową stanowi onomatopeja, dźwięk, jaki w przybliżeniu wydają koty. My zobaczymy i usłyszymy raczej kocice dzisiaj. Oh,
Quack, quack, quack.
Yeah.